Cześć, jestem Klaudio Takanono i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do pojęć od A do D dopasuj ich opisy od 1 do 6. Uwaga, do jednego pojęcia może pasować więcej niż jeden opis. I zaczynamy od podpunktu A, obwód elektryczny. I tutaj jedyną odpowiedzią, jaka pasuje do obwodu elektrycznego, to odpowiedź trzecia. Musi być zamknięty, aby mógł płynąć w nim prąd. Chyba jakby był otwarty, no to mówiąc kolokwialnie, ten prąd by po prostu nam... Tam uciekał gdzieś. B. Amperomierz, czyli 4. Najpierw sposób podłączenia, bo według kolejności tych odpowiedzi włącza się szeregowo w obwód prądu elektrycznego. I 5. Służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego, bo natężenie prądu elektrycznego ma jednostkę w amperach, tak? Dla przypomnienia oznaczenie to i. A jak sama nazwa wskazuje, mamy amperomierz od ampera. Ok. C voltomierz. No to tutaj mamy dwa. Służy do pomiaru napięcia, czyli tego, co mamy w gniazdkach. I napięcie oznaczenie ma U, a jednostkę wolty. I znów stąd ta nazwa. Voltomierz, bo liczy w voltach. I będzie tutaj jeszcze 6. Łączy się go równolegle z danym elementem obwodu. I d źródło energii elektrycznej i tu mamy tylko jedną odpowiedź i to jest odpowiedź, która nam została, czyli odpowiedź pierwsza. Źródłem energii elektrycznej może być na przykład bateria czy też akumulator. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.